byliśmy, boś pękał. No, słuchaj, jak wycięliśmy go nożycami dymy, to już nie pęka. W sumie nie? Nie, nie pęka, no. Wyjebało jakoś. Komunikat. Jest dźwięk? Siema wszystkim, zapraszam na naszego streama. Piwnia Studnia. Piwnia Studio. Zapraszam. Przed Państwem jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, artystyczny Pato Streaming. Matka mi padła, najlepszy moment. Takie opóźnienie jest? Już też tam. Co? Co? To ty? To ja, no. Okej. Szkoda. W sumie mogę dać hosta z mojego kanału. Dobra, to dawaj. Czekaj, tylko muszę włączyć system. Nie mam tego. Przyciągniemy uwagę większą. Czekaj. Masz tam jakiś ten? Coś? Muszla zwykle.
Na 24. Nie wiem, na pewno dłużej niż 14 dni, bo wiem, że miałem dłużej, wiele dłużej mi się trzymało.
zaraz będę uciekał. Powiem szczerze. No spoko. Ale pewnie jak... Niedługo będzie jeszcze Milena i Marek. Jak dojadę do domu, sobie odpalę streama gdzieś tam w tle. No spoko. Jak będziecie coś grali, to słyszę. Chętnie was sprawdzę w całym zespole. Że tak powiem. A to będzie próba w sumie. Słabo nam to idzie, ale generalnie... Znaczy... Nie no, próba. No ale musimy po prostu dobry dać title dla tej filmiki, nie? I daj to pod just chatting. Uwierz mi. Nieważna jest kategoria, możesz nawet dać kasyno. Ważne, żeby ludzie tu weszli. Potem zostaną na dłużej, mówię wam. Może... Nude... Shame. Albo nudę... Jest siedem? Nie mam takiego pomysłu. To mów. Nudens. Jak? Nudę... C. Teraz będziesz, teraz pomachasz. No to ma spore opóźnienie, co? I can't hear you, sorry. 4 sekundy jakieś będą, max może. No coś takiego jest. Jak na warszawce, nie wiem jak nie, to jest. Więcej. Jest? No, bo jeszcze nie przyszedłem, tak? No, teraz dopiero. To można zawsze spróbować odświeżyć albo coś, nie? Ale nie powinno być u nas tutaj w Wawce i w okolicach 4 nie, sekundy. Nie, tu jest słaby internet generalnie, no, ale widzisz, zobacz. Dropped frames detected. Aha, 17, okay. Nie? Tutaj to jest, wiesz, słaby internet. Dużo się nie ruszasz, nie? Tak, mniej się ruszasz, tym lepiej będzie działało. Jestem właśnie ciekaw, jak to wychodzi, wiesz, gdzie będziesz obserwował z daleka. Czyli ta cywilizacja może.
A ja przez chwilę było trzech widzów. To byłem ja, jeden z nich. Ja jestem odpalony tam i jeszcze może mi kumpel przed, bo mu wysłałem. No wiadomo, tak czemu wyszedł szybko. Ja pierdolę. Bo ktoś po prostu wie. Dobra, mam pomysł. Tak powiem. Tylko potrzebowałbym klawisza. Żeby zrobić coś lepszego, bo nie chcę grać na gitarze. To jedziesz. Ale który? Mój podłączyć szybko? Kurwa, później go zwijać. Nie, no znaczy, dobra. No mogę ten ci podłączyć, tylko kurwa, czy ty chcesz na nim grać? Nie, dobra, masz rację. Absolutnie, trzeba też na nim rozłożyć, nie? Wiesz, jak to działa. No wiem. Kurwa, co on z tego zrobi, sam. Wiesz co, ja po prostu, fajnie jest mieć takie miejsce, ale fajnie też by było mieć kogoś, który mi to, kto by mi to pomógł ogarnąć, nie? Bo to jest tak, że ja pierdolę, no ja czasami to tutaj nic nie robię, to sprzątam, nie? Chcę sobie przyjść, pograć na gitarze, ale się okazuje, że kurwa. Ja raz zrobiłem życiodomówkę i stwierdziłem, że to mi się nie opłaca pod względem właśnie sprzątania. Wszystko jest przewspaniałe, to jest niesamowite uczucie. Ale to wiesz, złamane łóżko, nie, pobite szklanki, zapchana kanalizacja i tak dalej. To już wiesz, że rodzi problem, szczególnie jak jesteś ostro skasowany. Też jest taka akcja, że... Jakby każdy po sobie ogarniał, nie? Na zasadzie, że sobie dasz to, wybije co? Browara, zmiedzie puszkę i rzuci tylko, że nie? To zupełnie byłaby inna opcja. Tak nie ma, tak nie działa. Kurwa, powiem wam, że ostatnio zrobiłem parę melanży i jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak mało bałaganu było. Po tym jakoś udało się. Może to dlatego, że moja stara też jest na tych melanżach. I robi to na bieżąco. I robi to na bieżąco. Wow. A. Możesz mi dać większy large hall? Mogę ci dać. Tak. Tak. Tak, tak jest. Tak. Pa, pa, pa. No, działa. To musisz poprawić. O, działa. Thank you.
Thank you.
no to Filip. Tak. A drugi? Nie, to wszyscy. Tu? Nie. Nie, no w sensie, że tych obserwujących. A, to my. To są tylko oni. Wiesz, co Marek dzisiaj zrobił? No, wrzuciłem Ugly Kings na stronę Ugly Kings. Na szkołę. Bo wrzucili tam jakiś post, to, że ktoś tam sieszą się, ktoś robi tam tabulaturę do ich jakiegoś tam basu i wrzucili kawałek, ktoś tam zrobił bas. No i pisałem tak, że fajnie, że my też się chwilę robimy, wrzuciłem już kawałek. Ale staną dopiero za 2 godziny, bo oni tam w Australii są. I może coś odpowiedzą. Nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale grać lepiej niż my. No, mam nadzieję, że właśnie nie wpadną w depresję. No, ma widzę, że to jest jeden pal, ten drugi kabel. Tu idzie. O Jezu, to jestem tu ja, Marek, to jest straszne. No, na żywo tam jest. Nie wiem, jak się z tym czujesz, że będzie już. To jest taki ekshibicjonizm. La 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 la. Ga 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 ga. Ga 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 ga. Ga 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 raz 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 zobacz jak amazonka, albo ksena. Nie wiem ksena. Nie wiem ksena. Właśnie taki tylko taki ja. No tylko taki parę razy. Takie zawołanie bojowe. W ogóle taka cicha kobieta. Jesteś taka cicha. Co? Ja! No. Ja! Parę razy. No to miałeś dwa. No tak jedno po drugim. No mam. No. Tu włączę sobie gitarkę też. Jakby nie było. No nie ruszaj. Czekaj, moja gitarka się znalazła. Stresowałeś, że Filip będzie tam, jaką będzie sobie kręcił ten patostream. No. Się poradzi. Że jak to? Co jest? A że tak mówiłaś, że jak będzie to jej streaming, to nie będzie robić niektórych rzeczy. To ja właśnie mam kawę. Płyty. Już masz płyty na sprzedaż? Tak.
Nówka sztuka, w środku jest też taka naklejka z rysiem, którą możesz nakleić, ona jest taka przezroczysta, że jest to słoneczko z ręką. I możesz nakleić, gdzie chcesz. Płaci jak ona ma. Ogólnie zachęcam, no bo... Jest opcja, żeby szedł. Ja chyba nie będę... Słyszałaś? Tak. Ale widzisz, dzięki temu no to nie robię... Tym bardziej możesz kupić płyty, żeby posłuchać większość i wszystkich nawet. I możesz znaleźć swój ulubiony. Słuchaj, jak wśród hardcore'owych fanów wam się nie rozejdą, to bez sprawy. Ja uciekam. Już? Panie, uciekasz? Bo, tak, ale jak tylko dojadę do domu, odpalam i będę was oglądał, więc wiecie. Będę z wami, ale tak. Ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś na żywo mi się uda was posłuchać w składzie, bo... Słuchałem chłopaków i jest. No, mamy też kanał na YouTube. Piwnia studio. Nie, ale nie, jest chyba dostępna dla nas, czy nie? Tak? Nie, nie. Wejdę, na pewno jak pójdę też tam. Dobra. Miło było was poznać. Do zobaczenia. Cześć.
jeszcze raz. Reach out and touch faith.
chciałbym dać. Tak, nie chciałam trzymać, tak powinno być, okay. Tylko się zgubiłam. Coś nie baśnie. Od porządku, dobra? Reach out and touch me. Nie, to nie był początek. Okej, okay. Ale on może ma dużą krótką czas? Tak. Ty masz dobrze. Wiem, tak, tylko nie mogę. Touch face.
coś się przesunęło. W tym rytmie. Za wcześnie. Tak. Za wcześnie. No tak, tylko że to jest tak. Ostatni obieg. Wiecie, to jest generalnie do streamingu gier, nie? No. Ale ludzie tam też streamują muzykę. Taką, którą sami robią, albo którą, wiesz, grają na żywo. Nie zgłębiamy terytorium. W Polsce praktycznie nikt tego nie robi. W sensie marketingu tam, czy...? Grania na żywo. Grania na żywo? No wiadomo, najbardziej się sprawdzają. Już to ustaliłem z Orkiem. Laski, które tam, wiesz, same odpierdalają jakieś akcje, no, w stylu rysowanie, śpiewanie. Z dużym dekoltem. Tak, też. No, to jest najważniejsze. Laska malowała w ten sposób. Tak, bardzo wygodnie. Na kamerę. Dokładnie. U nas z głębokością dekoltów to tylko Olek może się najbardziej pochwalić. No, ja zawsze go pochwalę. Thank you.
Dawaj mi Lada, ten obie posadki właśnie. I dopiero potem będzie huhuhaha. Tak mi się, to co mi się spoko, wydaje? Tylko powiedz, czy teraz zatrzymasz po prostu, dobra? Zrobimy taki obrót, jak zrobiliśmy teraz właśnie, że to jest to zatrzymanie. Dobra. W sensie, czyli nie pierwsza część i druga część, tylko sama drugą część. Zaczyna się od tego, ta część cała. Your own person, tak? No to od drugiego your own, czyli tego ostatniego. No tak. No. To tak robiłem. Nie, za wcześnie zaczynasz. No za późno. Dobra, no to zrobimy tak. No to jeszcze raz, od drugiego. Your own. Liczyłem teraz, ale coś tam się nie zgadzało. Ale ktoś jeszcze nabił 4, to się zgadzało. No, no tak, ale w sensie, że jakby wszyscy nie weszliśmy w to. No tak. No czyli Filip, jeszcze jeden musisz tak. Jest tak. Takie... No dobra, no, bez... Someone who cares...
słownika, że wczoraj po pow dopiero jest your own. Pow, your own. No, no. Personal, a nie razem z pow. No dobra, jeszcze raz. Co najpierw dałeś? Nie, ale w tym przejściu też coś, coś tam nie pykło. Między wami dwoma. Nie wiem co, dogadajcie się. To film zagrałeś. No dobra, sama końcówka. Trzy dźwięki, gramy inaczej. To jest D. Zagrajcie jeszcze raz to, co graliśmy przed chwilą, czyli koniec. To co razem. Thank you.
Uwaga. No, nie wiem, moim zdaniem jak nam dobrze. Teraz z tym słyszałem. Dobra, uwaga, jeszcze raz. Jedno za długo.
nie, nie, one do... Tak, ale od razu? Tak. No po tych dwóch... Dwa riffy są. A, czy są dwa riffy? Tak. I od razu wchodzi, w sensie... Dwa ale riffy. Bez śpiewania, nie? Bez. Dwa riffy bez śpiewania. Okej, okay, że jest... Feeling unknown. Okej, dobra. To co, od początku dać się oddać?
razu po puchu, po wchodzimy na... Na zwrotkę. Czyli tam chyba nie grasz nic, albo te akordy tylko. Nie pamiętam. Są te akordy? Tak. A ty grasz... Jest łatwiej, ale jakoś kurwa skoordynować mi z nogą jest ciężej niż gdybym grał Bo na inną rękę ci wypadł, tak? Dziwne, no. Dla praworęcznego plus jeszcze po przekątnej, czyli prawa stopa, lewa ręka. Filip, coś kiepnęłam. Coś się stało? Było tutaj jakieś okienko się pojawiło i zrobiłam wyłącz. Jakieś cyfr... Możesz włączyć buforowanie, coś tam. Myślałam, no, że to tak, tylko tak, wyświetliło tak. Siebie. Thank you.
kapotestera lepiej ci szło. Tak, myślę, że nie słuchasz. Albo włącz się. Bo jak on jest, to przecież masz zmienioną tonację od razu. Ja bym miała chciała zmienić tonację, spróbować. Ja potrzebuję 2,5 tony. A może nie na basie? Nie na basie.
Jak to będzie działać? No teraz było dwa. Jeszcze jeden pół tam wyżej.
Ciężko mi w sumie to ocenić z czyjejś perspektywy, bo nie wiem. No to albo mogę śpiewać... Gitara stroju. Dźwiękiem, ale tym albo mogę oktawę wyżej. No, prawda? No nie mam. A jak śpiewam, to tak normalnie... No to tak inaczej zaśpiewać, żeby było. Bo wiesz, że tych dołów nie wyciągam, znaczy nie trafiam w te doły. Jakbyś sobie przydziemowała do tego, to no, może byłoby ci łatwiej po prostu znaleźć odpowiednią wysokość. Jak nie skupisz się na tym, żeby śpiewać konkretną piosenkę, to do tego zaczniesz sobie nucić. Może będzie ci łatwiej wtedy. Thank you.
saksofon. Tym saksofonem byłby ten riff Filipa.
Znaczy, bo teraz grałeś jakby na dwóch ostatnich minikach, rzadki grałeś cały czas riff i tak nie wiem, czy po prostu ćwiczyłeś to i... Nie, ja nie znam formy. A, dobra. Nie spodziewałem się, że to zagramy, to powiem. To nagle coś tam grać. Ja myślę, że fajnie by było. YouTube zapisuje to. To było zajebiste. Chyba zapisuje. Pierwszy zapisuje. Tylko nie wiem do jakiej długości. To... Wtedy wrzucasz sobie na YouTube i to automatycznie już tam śmiga, nie? Jak ktoś się posłucha. Można jeszcze dociąć. To. Trudno powiedzieć, czy ktoś to by oglądał w ogóle. Nie. Może jakby otagować, rozreklamować, nie wiem, gdzie to się reklamuje. Nie wiem, ciekawa opcja. Thank you.
rzadko jest takie szybkie te dwa riffy. Dwa riffy szybkie, a potem dwa. Więc drugą a trzecią jest spowolnienie. Do numeru właśnie. O. A nie na formę. A da się to przenieść? No, tak. Stąd? Mogę dżemować do numeru po prostu. Możesz dżemować do numeru na intro. No. Możesz? No, super. Na tych warsztatach wokalnych w ogóle jest też dziewczyna, która grała kiedyś na perkusji, teraz już mniej. Ale ona ma fajny power. Mi się wydaje, że gdybyś chciał znowu trochę więcej na klawiszach, a kogoś na perkusję kusić, to ona mówi, że ona wtedy nie grała, chciałabym sobie przypomnieć, ale była szkoła muzyczna, nie grała na perkusję, bo halo. Dobra. Co to w ogóle jaki za poziom? No to więc ja ją tak wstępnie jakby czajałam, ona mówi, na razie ma trochę roboty z ogarnięciem studiów, żeby skończyć, ale... Nie macie. No, ale... I przychodzi na jump session. I przy okazji też umie śpiewać, ona ma taki mega niski głos z kolei. To ja mogę tam trochę nagabywać na jakieś... No dawaj, tak, jak najbardziej. Dobra, to ja będę tam nagabywać. Kontakt do niej mam, więc... Nie ale jak mogę się... trochę wody? Ale przez moment nam przybył drugi widz, wiecie?
albo kamień. No i ale potem szybko wyszedłem. Wczoraj czy o kurwa, nie. Kontrola. A ty lecisz tam prosto, ale? Właściwie myślałem, tak. Żebyście mnie nie podrzucili do... na stację. Na stację? Na pociąg tam na Gocławek. Na Gocławek? A to tam jest... Tam w Marysinie. Tam przy piekarni. Przy piekarni Putka. Grzybki. A Anin by ci robił różnicę? No, to tak. Tak, bo są trzy stacje dalej, okej. To musisz mi potem pokazać, gdzie to kolejne kierować. Gdzie lecisz? Tu? No. Lecisz? Tak. Ja to na usłonę zabierzałem do roboty. No wie. Ja sobie wzięłam specjalnie home office jutro, bo myślałam, że znowu wrócimy późno. Takie... Może musisz pograć sobie. Tak. Na jakoś leci. Przecież, że mnie nie ma. O 11 mojej koleżanka na mnie wpisuje już na Messengerze nawet. Już. Tak, dlaczego? Czy coś, wszystko w porządku? Nic się nie stało? Co mnie nie ma? Pierdolę. I z poniedziałek nie mam siły. Obowiązki są zupełnie inne. To teraz robię bardziej marketing, czyli tutaj teksty na
zespołowie, tak? Tak, zarządzasz własnym zespołem. Ale właśnie, to jest coś, że być leadem na project, na project coordination, to jest dobry wpis do CV. Gdybym chciała iść dalej w project management w IT, to jest dobrą pracą, to by był dobry krok. Ale nie wiem, czy jestem gotowa do porzucenia tej kolorowej strony marketingu. Rozkoszy. Gracias.
ile z nami zostało? Trzech. Yes! Czyli jest stała jakby. Są stali fani. To drugą linię. A 2037 jest odwołany, ale od Sotwocka 2037. No to jest ten, co jest 21.04 na Kocławę. No tak, to jest odwołany. Czyli co, jakaś ekipa? No, jakiś gość. To do Rembertowa, no. Wpadł pod to do Rembertowa, tak? Aha. Tak. No to w sumie też spoko, że masz taką alternatywę. Jeszcze mam jakąś jedną piosenkę? O 21.04 i już on mnie zawiezie tam do Rybę.
Aha, czy nie ma ci różnicy, czy pojedziesz na ten, czy na tamten? No mi tak, no do tego wiesz, myślałem, że tamtędy, bo dla was to jest tamta strona, nie? Ale w Dremel to na to nie ma co was ciągnąć, to drugą stronę. A... Nie, daleko to jest. No tyle samo co na tamtą stację, tylko że w drugą stronę. W sensie i tak dążysz na ten pociąg, tak? To jest podwózki naszym. Tak? No inny pociąg, będę jechał z drugiej, drugą linią. No tak, a ten 21.10 zdążysz, co jest z Rembertowa. Nie. Nie. No to możemy cię na tego Rembertowa na tą 21.10 podrzucić, no to nie jest jakiś tam kawałek. Znaczy kilometr. Jak wam nie przeszkadza, to, no to chętnie w sumie. To pewnie które... może stać przed, przed tą 21.10, tak? Może stać przy... Może być zamknięty przejazd, ale tam chyba jest jakiś parking najwyżej kawałek przed... Tam jest taki... Cylindrem. Jest taki myk. Tak. Thank you.
ale wyszłam z prawy. Twój instrument do ustny tutaj na ziemi leży. O. Nie dobrze. Odkazić. Ale śmierć. Dzisiaj czytałam o szkodliwości oparów papierosowych oraz elektronicznych papierosowych. Elektroniczne papierosowe są jeszcze gorsze niż nikotynowe, takie zwykłe, bo mogą powodować zaostrzenie stanów zapalnych w drogach oddechowych i trwale zmniejszają funkcjonalność płuc. I to tak tek się dzieje. I hamują komórki wzrostu. Dobrze, że już nie zasnę. A tu chyba możemy zrobić end stream, co? Chowasz, chowasz. Kabodaster? No, w torbie. No, w torbie. Też różnie. Nie ma ryby. Wczoraj chyba po drugiej byłem w domu. W sensie dojechałeś, czy do? No, no.